Welcome to Washington, D.C. Oczywiście pod samym białym domem jakieś protesty, więc trzeba się przyjrzeć z bliska. What we have to establish the permanent peace system with a peace treaty. Then we will meet the peace activists in the US. Thank you very much. No dobra, no to jak widzicie, cyrk na kółkach, wielka siedziba zła światowego. Zaraz zrobimy wjazd na chatę do prezydenta Trumpa. No więc tutaj za mną wejście dla turystów do Białego Domu, dla zwiedzających, obok samego Departamentu Skarbu. To wchodzimy do siedziby zła. No dobra, przenoszę się na telefon, bo niestety nie można kamer wnosić. Już jesteśmy za bramkami. Za mną Departament Skarbu. Tutaj stara para amerykańska prezydencka wita się znowu, więc właśnie tutaj zajechał Donald Trump i pożegnał właśnie Obamów. Przywitał Obamów. No, zamienili się. Biały Dom za mną, lecimy zwiedzać dalej. Już tyle odcinka minęło, a nie powiedzieliśmy i nie wspomnieliśmy o tym, skąd się w ogóle wziął Waszyngton DC, czemu jest DC, czemu jest to swego rodzaju stan w stanie, państwo w państwie, tak jak Watykan we Włoszech, tak tutaj rzeczywiście Waszyngton DC jest pewnego rodzaju małym stanem, który nie znajduje się przecież w stanie Waszyngton, tylko znajduje się między stanami Virginia i Maryland. Ale wracając do sedna sprawy, w 1790 roku Jerzy Waszyngton, pierwszy prezydent, co mogliście się dowiedzieć, miał zaprzysiężenie przecież w Nowym Jorku na Wall Street z mojego vloga z Nowego Jorku. No i właśnie, postanowił przenieść całą władzę federalną do jednego miejsca, kwadratu 10 na 10. Dlaczego? Ponieważ 7 lat wcześniej, w 1783 roku, żołnierze, którzy domagali się żołdu, zaczęli protestować pod Kapitolem, który znajdował się w Filadelfii w stanie Pensylwania. No i w związku z tym właściciele budynku Kapitol uznali, że stan Pensylwania powinien żołnierzy wysłać do ochrony tego rządowego budynku, a stan Pensylwania odmówił. No i mamy pierwszy konflikt
rządu federalnego z rządem stanowym. No i żeby zapobiec tym kolejnym konfliktom między tymi dwoma stronami, wymyślono, że wytyczy się kwadrat o powierzchni 10 mil na 10 mil, właśnie żeby się złożyły dwa stany, Virginia i Maryland. Virginia potem zabrała swój kawałek ziemi, no jest taki nie do końca kwadrat. No i właśnie przez to tutaj w Waszyngtonie są same departamenty, wszystkie siedziby władzy rządowej, ale są rzeczywiście dwie siedziby, które nie znajdują się w samym Waszyngtonie DC i są to siedziby Departamentu Obrony Narodowej, czyli Pentagon, i druga siedziba to jest siedziba CIA, która też znajduje się poza dystryktem Columbia. No i oczywiście wracamy do najsławniejszego, najsłynniejszego adresu w Stanach Zjednoczonych, Pennsylvania Avenue 1600, gdzie znajduje się Biały Dom. Wybudowano go za $230,000 ówczesnych w 1790 roku, czyli samo założenie miasta, od razu pierwszy budynek, który musiał być obowiązkowo, Biały Dom. To jest dzisiejsze właśnie $100 milionów, ale wartość także sentymentalną i tej posesji, która oczywiście nie jest na sprzedaż, ale wartość wyliczono, to jest właśnie pomiędzy $340 milionów a $390 milionów, jeśli doliczymy jakieś dzieła sztuki, oczywiście wartość historyczną, sentymentalną i tak dalej. Dom posiada 130 pokoi, 35 łazienek, bunkier przeciwatomowy, basen, kręgielnie, wszystko co możecie sobie wymarzyć. No ale oczywiście złe fake newsy musiały się przyczepić do prezydenta Trumpa za to, że ten jest pierwszym prezydentem mieszkającym w Białym Domu, który nie posiada żadnego zwierzaka. Jeszcze. Ponieważ są spekulacje, że będzie to rzeczywiście mały piesek, no ale to się okaże. Ale no właśnie, jakie były dziwne zwierzaki w Białym Domu wcześniej? No były psy, były koty, były chomiki, były szczury, były kanarki, papugi. Były konie, były kuce, ale także John Quincy Adams przetrzymywał w wannie aligatora w Białym Domu, a Roosevelt posiadał borsuka. No i Jefferson wymyślił, że przez chwilę będzie przetrzymywał właśnie w tym ogródku dwa niedźwiedzie grizzly. No i znajdujemy się pod mauzoleum Jerzego Waszyngtona, pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych, chociaż wybudowany dopiero w XIX wieku, 169 metrów, dopiero wieża Eiffla przebiła ten rekord. A w ogóle to widać taką zmianę materiału, jak na jego spojrzycie mniej więcej w pierwszej, trzeciej, ponieważ, no cóż, wojna domowa, Civil War wybuchła, Konfederacji kontra Unia, no i zaprzestano budowę dopiero pod koniec XIX wieku, skończono. Jak spojrzycie na mapę Waszyngtonu, mniej więcej zobaczycie, że wszystko zostało zaprojektowane idealnie od początku pod linijkę przez francuskiego architekta. No i Jerzego Waszyngtona monument powinien stać, żeby było wszystko pod linijkę, jakieś 100 metrów w tą stronę, gdzie ja stoję. Ponieważ to rzeczywiście tutaj krzyżuje się monument Waszyngtona z monumentem Thomasa Jeffersona oraz mauzoleum Abrahama Lincolna i Białym Domem oraz Kapitolem z tyłu. To jest 100 metrów. 100 metrów? No i marnie. No ale niestety nie mogło być idealnie, ponieważ na Waszyngtonie, tutaj gdzie to miasto sobie wymyślono postawić, były bagna i także bagna były tutaj i monument stoi te jakieś 100 metrów dalej niż powinien, żeby było idealnie. Słynne waszyngtońskie bagna. Więc nie może być idealnie, ale jeżeli spojrzycie na mapę Waszyngtonu, to także dopatrzycie się, że były tam gwiazdy przypominające na przykład pentagram. I tutaj rodzi się pierdyliard teorii spiskowych. Z tymi teoriami spiskowymi Wąski ma w pełni rację i zaraz do tego przejdziemy, ale jako, że wyskakuje wam tutaj znienacka jakaś gadająca głowa, to wypadałoby, żeby się przedstawiła. Ja jestem Marcin z kanału Inna Historia, gdzie w dużej mierze zajmuję się tematyką historyczną i właśnie w takiej roli się tutaj pojawiam, jako małe wsparcie faktograficzne z ojczyzny. Starczy już tego biadolenia, przejdźmy do układu miasta Waszyngton i do teorii spiskowych z tym związanych. Tak jak wspomniał Wąski, układ miasta Waszyngton jest mocno sugestywny i można się tutaj dopatrzyć kształtu przypominającego odwrócony pentagram, który tworzą najważniejsze punkty miasta. Złowieszczym smaczkiem, czy też wisienką na torcie jest fakt, że południowym czubkiem pentagramu miałby być sam Biały Dom.
Obok symbolu pentagramu niektórzy na mapie widzą również kształty przypominające krzyż templariuszy, czy też insygnia masońskie w postaci cyrkla i węgielnicy. Mało tego, znajdą się również zwolennicy teorii, że budowle takie jak mauzoleum Abrahama Lincolna czy też Thomasa Jeffersona są budynkami symbolizującymi okultyzm i pogaństwo. I o ile fakt, że poczynaniami Donalda Trumpa kieruje sam Lucyfer, wbrew temu, w co niektórzy chcieliby wierzyć, możemy włożyć między bajki, to sam układ ulicy, związana z tym symbolika, nie są już jakimś idiotycznym wymysłem. Głównym projektantem miasta, działającym na zlecenie samego Jerzego Waszyngtona, był francuski architekt Pierre Charles Lanfon, będący członkiem loży masońskiej. I o ile nie mamy tutaj kompletnie czasu na przedstawienie historii masonerii w Stanach Zjednoczonych, bo do końca tego materiału nie wytrwaliby nawet najwierniejsi fani Wąskiego, to trzeba zaznaczyć, że w XVIII wieku była ona niezwykle popularna, a członkami loży masońskiej było wielu ojców założycieli. Wymienić tutaj wystarczy Johna Hancocka, Benjamina Franklina, czy też samego Jerzego Waszyngtona, więc fakt, że w Waszyngtonie ukryta jest symbolika masońska, nie powinien nikogo dziwić. To tyle ode mnie, oddajmy głos Wąskiemu. Nadal jesteśmy na terenie National Mall Parku, który jest w centrum Waszyngtonu, rozciąga się od mauzoleum Lincolna do Waszyngtona, gdzie byliśmy, i w stronę Kapitolu. I słuchajcie, ale właśnie tutaj na tych schodach przed mauzoleum Lincolna Martin Luther King Jr. w 1963 roku swoje słynne słowa wypowiedział: I have a dream. Tutaj był właśnie ten słynny marsz na Waszyngton. No i także między innymi takie, wiecie, z popkultury, Forrest Gump miał także tutaj swoje przemówienie przeciwko wojnie w Wietnamie. No i znajdujemy się w końcu przy mauzoleum Abrahama Lincolna, chociaż Abraham Lincoln nie jest tutaj pochowany, jest pochowany w Springfield w stanie Illinois, skąd pochodził. Jest tam pochowany ze swoją żoną. No i 36 kolumn, mauzoleum na wzór Panteonu greckiego. 36 kolumn, ponieważ 36 stanów było za życie Abrahama Lincolna. No i nasz prezydent Abraham Lincoln także znajduje się na 5-dolarówce. No i mauzoleum, o którym dzisiaj opowiadaliśmy, znajduje się na jego odwrocie. Więc jak macie 5-dolarówkę, możecie sobie je zobaczyć. Stoi właśnie tutaj w Waszyngtonie. Oczywiście w Waszyngtonie, poza mauzoleum Lincolna, monumentem Waszyngtona, przy Białym Domu można oczywiście obejrzeć Kapitol, Bibliotekę Kapitolu, Sąd Najwyższy, Pentagon, siedzibę FBI, więc poza tym, że miasto, no i jeszcze oczywiście wiele muzeów, no i poza tym, że miasto jest siedzibą rządu federalnego, na pewno ktoś dla siebie coś znajdzie. Miasto bardzo europejskie, rzeczywiście takie inspirowane Rzymem, czy inspirowane trochę Francją. Waszyngton, miasto, które ma zaledwie 200 lat, ale w którym znajduje się wiele miejsc dotyczących historii nowożytnej. Nowożytnej, ponieważ tutaj, w tym Teatrze Forda w 1865 roku, 14 kwietnia, Abraham Lincoln, który oglądał sztukę teatralną, został zastrzelony, ale szybko jego towarzysze przenieśli go tutaj, na drugą stronę ulicy, do domu, w którym już niestety po ranie postrzałowej zmarł. To jest dopiero kapitalizm. Tutaj gościu ma sklep z pamiątkami, z koszulkami, aż mu się nie mieszczą. Pewnie wszystko, kurde, oczywiście patriotyczne rzeczy made in China. Kapitalizm. No i oczywiście, tak jak w Nowym Jorku, w Waszyngtonie też budy. Możecie sobie wziąć coś do picia, loda, albo jakiegoś hot doga. Polecamy to. Albo beef polis sausage. No a tutaj Fed. Słynny z wielu teorii spiskowych. Na pewno wiecie, o 21 w niedzielę sami uwiecie u kogo.
Jeżeli chodzi o sam Kapitol, to z informacji podstawowych trzeba powiedzieć, jak zapewne większość z Was wie, że jest to siedziba Kongresu Stanów Zjednoczonych, zaprojektowana w swoim pierwotnym kształcie przez Williama Thorntona. Sama budowa trwała blisko 80 lat, bo od 1793 do 1868 roku. Tyle suchych informacji, przejdźmy do ciekawszych smaczków. Czy wiedzieliście na przykład, że szczyt kopuły Kapitolu zdobi Statua Wolności, czyli w oryginale Statue of Freedom, i nie mylić proszę tutaj z nowojorską Statue of Liberty. Statua waży blisko 7000 kg i początkowo nosiła miano wolności triumfującej podczas wojny, jak i pokoju. Ale jako, że nie jest to nazwa nazbyt wdzięczna, to zdecydowano się na Statuę Wolności, albo też Wolności po prostu, jak jest często nazywana. Z innych kapitolińskich smaczków na pewno trzeba wspomnieć o tym, że w podziemiach Kapitolu funkcjonuje kolejka, dzięki której politycy już od 1909 roku mogą przemieszczać się pomiędzy biurami Izby Reprezentantów i Senatu. Ponadto w podziemiach budynku można zobaczyć pamiątkowe marmurowe wanny, w których zwykli się kąpać senatorowie. I osobiście to właśnie perspektywa kąpieli w takiej wannie ciągnie mnie do Kapitolu, mimo tego, że jestem przekonany o tym, że opuściłbym ją w nowej parze bransoletek albo też po prostu z kulką w głowie. Starczy tego, back to you, Wąski. Tutaj droga 66 właśnie z Chicago do LA. No tak, tanie paliwo, więc Ameryka cały czas w ruchu. Taki duży kraj. W Smithsonian Museum, w Muzeum Historii Amerykańskiej, znajduje się flaga, która była inspiracją dla hymnu. Hymnu tego narodu Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wielu Amerykanów nie wie nawet skąd pochodzi, tak samo jak u nas Mazurek Dąbrowskiego, no oczywiście z ziemi włoskiej do Polski, Amerykanie. A Amerykanie mogą być nieświadomi tego, że historia ich hymnu jest naprawdę ciekawa. Aby ją poznać, musimy cofnąć się do początku XIX wieku, a dokładnie do roku 1814 i do wojny pomiędzy Brytyjczykami a Stanami Zjednoczonymi. Autorem hymnu był Francis Scott Key, prawnik i poeta, który zaokrętował się na statek wypływający z Baltimore do Chesapeake Bay w celu wynegocjowania wymiany jeńców z Brytyjczykami. Obu stronom udało się w tej kwestii dojść do porozumienia, lecz w tym samym czasie do naszego bohatera dotarły wieści o ataku Brytyjczyków na Baltimore. Niestety nie mógł on opuścić statku i został tym samym zmuszony do biernego przyglądania się oblężeniu Fortu Henry, strzegącego miasta Baltimore. Przez całą dobę trwania bitwy Key był przekonany o zwycięstwie Brytyjczyków, lecz kiedy opadł pył i ucichły działa, to amerykańska flaga łopotała na szczycie fortu. To właśnie to zdarzenie było inspiracją do napisania słów przyszłego hymnu Stanów Zjednoczonych. Początkowo jego nazwa brzmiała Defense of Fort Henry, ale wy znać go możecie jako The Star Spangled Banner. Na koniec warto dodać, że w nocy z 12 na 13 września tego roku pomnik Francisa Scotta Keya w Baltimore został zdewastowany, ponieważ według sprawców był on twórcą rasistowskiego hymnu. Komentarz jest tutaj chyba zbędny. Myślę, że w tym miejscu możemy zakończyć naszego vloga. Naprzeciwko Białego Domu w parku polski akcent, pomnik Tadeusza Kościuszko. Jak widać stoi, nikt go tutaj nie zrzucił, tak jak lewaki to robią z pomnikami Konfederatu. Ten tutaj stoi jak najbardziej, nasz polski syn w Ameryce. Tak jak powiedziałem, tutaj możemy zakończyć. Mam nadzieję, że vlog z Waszyngtonu Wam się podobał. Będzie jeszcze więcej. Wpadajcie na relacje zakulisowe na Instagram i Snapchat Wądrek. Tam dużo fotek zakulisowych, relacji, backstage'u. No i na naszą grupę Elektorat Wąskiego na Facebooku, fanpage także na Facebooku. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dajcie znać, jak Wam się podoba. No i ja jestem Wąski, Washington DC, Wąski Kanał.